Przypominam stan pojedynku całego meczu 3-1 dla ekipy AKS Białogard. Potrzebne są punkty gospodarzom, by zniwelować tą stratę, a potrzebny jest przede wszystkim wasz doping. Ależ mocny to bój! Półtora minuty jeszcze tego boju. Mnóstwo zdrowia zostawią na macie. Tak walczy się dla swojej drużyny, tak walczy się w zapasach, tak walczy się w KSZ, tak walczy się w Twarzędzu. Dziękujemy wam za doping. I ostatnia minuta już jest pełna. Michał jest doping, brawo dla publiczności, żyją koledzy. Zobaczcie, ile energii jeszcze, ostatnie 30 sekund. Punkt Michała, 20 sekund. Punkt i będzie remis. No i teraz. No i czy uda się ten plan? 10. Brawo! Brawo Gebor Sankian! Wielka wola! Marki, brawo Michał Pietrzak! 4-1 AKS! Białogard! Kolejne boje. Kategoria 69 kg. AKS Białogard i Anna Urawa. Pytanie o gorąco w Twarzędzu. Łukasz Trumbak, Poznań i Agnieszka Mieszczek-Hordu! Przegraną mają na Twarzędzu! Ona odnosiła polskim zapasą kobiet olimpijskie salony. Brązowa medalistka i igrzysk olimpijskich Pekin 2008. Trzykrotnie brązowa na mistrzostwach Europy seniorek. Znakomita, zapaśnicza postać. Ania Uroda tydzień temu wybrana została najlepszą zawodniczką meczu AKS Białogard.
AZ Supra Broker z Wrocław. Młodzieżowa mistrzyni grają. To ta, która z pewnością będzie kiedyś w przyszłości zastępować wielką, wielką mistrzynię Agnieszkę Wieszczek-Kornów. I waliza bliska do pięcia za właśnie twarze. Serdotera. I walczymy dalej. Bliska zakończenia pojedynku. Pani Agnieszka Wieszczek-Kornus, wielka mistrzyni, wielkim stylu zakończyła tę walkę. Agnieszka Wieszczek. Dzięki! Pani Agnieszko, ja oczywiście nie omieszkam skorzystać z możliwości za mnie. Ja idzie remont w ogóle. Ja to mieszkańca z Twarzyńca, tak? Z pewnością pozdrowi pani swoją publiczność. Gratuluję wam. Jak się pan widzi, jak emocje! Dzięki za fantastyczny doping, jesteście super! Wielkie dzięki, gratulacje, wielki sportowiec, wielka zawodniczka Polska, Agnieszka Wieszczek-Kornus. A przed nami za chwilę, myślę, największe emocje tego wieczoru. Z pewnością olimpijski blask na macie twarzy. Tokio 2020. Myślę, że oni z pewnością będą walczyć o prawo reprezentowania naszego kraju na tej wielkiej, najważniejszej imprezie dla każdego sportowca. Ja mogę tylko publiczności ze Swarzędza, całej Wielkopolski tutaj obecnej, mogę tylko powiedzieć, że pojedynki z udziałem Zbigniewa Baranowskiego w lidze KSZ to wielkie, wielkie boje.